Elo, witam, cześć, siemanko. Dzisiaj kolejny odcinek z serii zapomnianych przynęt. No i tym razem użyjemy przynęty, no może nie do końca zapomnianej, ale mało ostatnio używanej. Na przynęcie, na której pewnie no niektóre osoby mogły się wychować. Wydaje mi się, że o tej przynęcie każdy słyszał, a niektórzy na pewno na nią łowili. Przynęta, która królowała przed kulkami proteinowymi, jeśli chodzi o połów karpi. A więc są to ziemniaki, gotowane ziemniaki, kartofle, czy inaczej zwane tak pyry. Przygotowałem sobie taką niedużą ilość gotowanych ziemniaków, no i zobaczymy, jakie ryby będą brać. Czy w ogóle będę brać, będzie mówić na dwa zestawy, spławik oraz grunt. Ryby ogólnie, które możemy złowić na ziemniaki, to wszelkiego rodzaju białoryb typu płoć, wzdręga, lin, karaś, leszcz, karp czy nawet amur. Ja sam na ziemniaki złowiłem tylko karpia oraz karasia. Na ten moment tylko te dwie ryby. Pamiętam, jak pierwszy raz próbowałem łowić na ziemniaki, to wpadł karp. Ale szybko zrezygnowałem z ziemniaków, ponieważ no, mają one kilka swoich wad, o których zaraz powiem. A więc co do samych ziemniaków, to jak z tym wygląda sprawa? Słuchajcie, najlepsze ziemniaki na ryby to są takie słabo zagotowane, czyli takie, które są twardsze. Moje akurat, jak widzicie sami, jakoś specjalnie twarde nie są, ponieważ trochę przedługo je przygotowałem. Co jest oczywiście wadą, powinny być twardsze. Dlaczego twardsze? Do tego, aby po prostu rzadziej spadały z haczyka. Ziemniak ugotowany ma to w sobie, że po prostu jest miękki, no i pod wpływem też wody potrafi szybko nam z tego haczyka spaść, co jest bardzo, bardzo udręczające. Jest i u Pawła lin. Sławi. Ale karasie tej wielkości słabiej walczą od naszych pięknych linów. Polskich linów. Fajne, śliskie. Polska właśnie rodzima ryba. Możesz wypuszczać. Branie masz. Tak. Myślałem, że wypłoszę nam rybę, jednak ryby przy holach się nie płoszą. Polinowe przygody. O właśnie. Nowy rym. Skoro o ziemniakach już co nieco wiemy, no to przejdziemy zaraz do zestawów. Pokażę wam, na jakie zestawy będę łowił, na czym to będzie polegać. To jak mówiłem, ziemniak, im twardszy, tym lepszy. Też nie może być za twardy, bo po prostu będzie surowy, no nie? Ale im bardziej go rozgotujemy, tym będzie bardziej miękki, tym będzie, no, gorzej się na niego łowiło, będzie gorzej zrobić na haczyk. A więc mój pierwszy zestaw jest bardzo prosty, jest to Piker Wędka Piker, jest to Mikado. Mikado skład Carbon Picker 2,70, to jest to wędka krótka, na takim małym stawie, nie potrzeba mi długiej wędki. Tu mam żyłkę 0,25, czyli całkiem mocną żyłkę, taką wystarczającą na karpia, ale też nie przeszkadzającą w połowu linów czy krasi, bo te ryby nie zwracają uwagi na grubość żyłki. Kołowrotek w rozmiarze 3-4 tysiące, jest to Okuma Trinity. No i w sumie tyle. Hamulec u dołu, ja wolę górne hamulce, no ale tutaj mamy u dołu. Zestaw bardzo prosty, ponieważ mamy bezpieczny klips, ciężarek w kształcie kamienia, jest to taki ciężarek w kształcie kamienia na bezpiecznym klipsie. Dalej mamy przypon, to oczywiście agrafka z krętykiem i dalej około 40-50 cm przyponu zakończonego haczykiem o numerze 8. Na nasz haczyk nakładamy kawałek naszego ziemniaka, no i też uważajcie, tak starajcie się go przekuć, aby on po prostu się nie rozpadł. Mamy założone, tak to mniej więcej się prezentuje. Ważne, aby wystawał grot, aby ta ryba miała jak się zaciąć, no i u mnie też tak jest. I taki zestaw wrzucamy do wody. Też możemy zwrócić uwagę na to, że nasz ciężarek karpiowy też możemy oblepić naszymi ziemniakami gotowanymi, wystarczy tylko je dobrze docisnąć. I to też może działać w formie przykładowo zanęty. Wystarczy dobrze docisnąć, tylko słuchajcie, to nie jest tak jakoś super, to się lepi. Na dalsze odległości, na głęboką wodę, na mocne rzuty to się za bardzo nie nada, ale jeśli mówimy niedaleko brzegu, to jak najbardziej możemy obkleić ziemniakami nasz ciężarek i też dać na haczyku. Rzut po rybę! No i wstajemy, otwieramy kobłąk, no jakiś gołąb się spłoszył i rzucamy, tutaj daleko rzucać nie musimy, bo jak widzicie to jest małe oczko wonne, bajorko takie, hops i kładziemy wędkę. Ja dzisiaj sobie, jak widzicie, nie wziąłem podpórek, więc ja sobie sam potrafię poradzić
i zrobić podpórkę z czegoś, na przykład takiego jak kawałek trzcinki czy kawałek jakichś patyczków. Trzeba to dobrze wszystko ustawić. Ewentualnie nawet dam tutaj. Jeśli będzie branie, no to będę widział, że żyłka mi się napina. No jest to prowizorycznie, nie jest to na pewno profesjonalnie, tak nie polecam. Ale nie wziąłem podpórek, będę tutaj siedział godzinę, dwie. Ja po prostu, dla mnie coś takiego nie przeszkadza. Kto jak woli. No i na naszą testowaną przynętę, teraz tak pośród jesieni, tak się sobie się bawię ze spółwikiem, skusiła się taka nieduża płotka, gdzie już kotek chciałby płotkę, ale jej nie dostanie, bo płotka leci do wody. Jak widzicie, łowię przy samym brzegu, jest branie, ryba odjeżdża. Zacinamy. Tak, jest płoć bardzo, bardzo płytkiej wody. Jest nieduża, no nie taka też mała płotka. Bez walki praktycznie się poddała. O, taka oto rybka. Jest taka oto płoteczka. Płoć na spławik. Taka płotka się melduje. Fajna rybka. Takie płocie dzisiaj przyjechaliśmy połowić. No, zdarzają się większe, zdarzają się mniejsze. Ale ta jest też w miarę fajna. No i Daniel złowił pierwszego leszcza nad stawem. Jeszcze nikt tutaj leszcza nie złowił. Pierwszy leszek nad stawem. Ale taki mięciutki. On ma jeszcze więcej śluz niż karaska. A li ma na tym. Dobra, możesz wypuszczać. Tak, staraj się go mocno nie rzucać, jak możesz. Ocie kurde. No to ładnie, żeś zeszalał. Brawo ty. A do jedzonka sobie, jak widać, wziąłem takie oto owoce, śliwki roboczywki. Nie, tak naprawdę to robaków nie mają, może kiedyś z nimi nagramy odcinek, jak próbujemy na coś takiego złowić amura, zobaczymy. Piszcie, czy byście chcieli coś takiego ujrzeć. Teraz czas na drugi zestaw, tutaj użyję spławika. Mam tu spławik 3 czy tam 4 gramowy, stały, obciążenie i na końcu haczyk. Tu haczyk jest mniejszy, bo jest to 10, więc damy tutaj mniejszy kawałek. Naszego kartofelka próbujemy założyć. Ogólnie te ziemniaki się ciężko zakłada i też co jakiś czas polecam przerzucać, ponieważ bardzo często się plącze. Nie plącze, tylko po prostu bardzo często spadają z haka. Wystarczy kilka dziównięć, kilka zassań przez rybę i to coś potrafi wypaść. A więc też rzucamy zestaw. Tutaj akurat niedaleko od brzegu. Ziemniak to też bardzo dobra przynęta do nęcenia karpi na przykład. Słuchajcie, nie tylko kulkami proteinowymi, nie tylko kukurydzą możemy nęcić, ziemniakami też śmiało możemy nęcić grube karpie. I to jest przynęta na równi z kukurydzą, z kulkami czy z poletem. Też nie zapominajmy o naturalnych przynętach, a tym bardziej, że nie jest to przynęta, która szkodzi rybom, która no, po prostu jak się rozłoży, to nie będzie nic szkodziła rybom. Jak przykładowo, no nie wiem, chleb, kulki proteinowe czy coś takiego. Jak najbardziej pod spławik możemy tym czymś podnęcić ryby. Uwielbiają ziemniaki. Teraz przerzucimy sobie spławiczek, aby zobaczyć, czy nasz kawałek kartofelka naszego nie spadło. Ale nie, nie spadło. Wszystko się trzyma tak jak powinno i jest bardzo dobrze. Już miałem kilka brań na pikera, kilka dziubnięć, ale podejrzewam, że ryby też tam na pikerze mogą objadać z ciężarka. Naszego ziemniaka. No właśnie, jak widzicie, jest branie. No i będę chyba chciał przyciąć. Chyba, że już przestało brać. No niestety. No tak bierze, jakby chciało, a nie mogło. Co zresztą chyba sami widzicie, tylko takie pojedyncze drgania. O, coś się ładnego spłoszyło przy spławiku. Samo się nagrało.
mamy drugą rybę i jest to karas, trochę późno kamerę włączyłem, dopiero przy brzegu jest kolejny polski złocisty karaś. Wiem, czy jest tu tyłu, więc tak to niestety wygląda. Muszę dać go do góry. Taki oto karaś, nieduży, 20 parę centymetrów, ale fajnie, bo te złote polskie karasie, to jest nasz prawdziwy, rodzinny karaś, a nie te chińskie japonki, czy tam inaczej. Oczywiście też zaraz idzie do wody. Taka złota rybka, pizza, testy, wyglądają całkiem w miarę dobrze. I karaś oczywiście idzie do wody. Patrzcie tylko na moje buty. Tak wyglądają buty wędkarza. Drugie buty takie same. Kilka kilogramów więcej. Taka oto złota rybka. Oczywiście zaraz idzie i tak do wody. Taki złoty, fajny karaś. No i pan karaś, nasza polska złota rybka do wody. Kogo jak kogo, ale tego pana bym się na taką przynętę nie spodziewał. Jakaś anomalia. Mamy jeszcze listopad, tak sobie dzisiaj na takim większym łowisku łowię ryby, testuję sobie różne przynęty, różne wędki na różne przynęty zarzucam i ten pan postanowił się skusić po prostu na przynętę, na którą nie powinien.